Zdrowia, szczególnie dla nas, nędzników. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dlaczego dla nas konserwatywnych nędzników? No tak Hillary Clinton nazwała partię republikańską, że to są nędznicy, którzy przyczepili się do Biblii i do swojego muszkietu, tak? Także jest jak jest. Wybory są 3 listopada, niedługo. I teraz był zjazd motocyklistów, aniołów Hells Angels, czyli aniołów piekła. 500 tysięcy tam się prawie zjechało, no i to było w południowej Dakocie, w Sturgis. 500 tysięcy ludzi przyjechało na 10 dni, oni sobie tam robili balangi, mieli przedstawienia, mieli wyścigi, mieli wystawy tych motocykli i tak dalej, i tak dalej. No i fachowcy, eksperci, mędrcy internetu, mędrcy uczelniani powiedzieli, że 12 miliardów dolarów i 300 tysięcy nowych przypadków będzie. Z pół miliona będzie 300 tysięcy. No, jest to nieprawdopodobne stwierdzenie, czy pokazywanie, co może się stać. No, nic w zasadzie się nie stało. Całe te modele jak zwykle są o kanty tyłka. To tak jakby powiedzieć, że jeden się naje liści kapusty, drugi zje mielone, ale średnio to jedli gołąbki. Czy można powiedzieć, jak jeden ma nogę w lodowej wodzie, drugi ma we wrzącej wodzie, to razem są w przyjemnym basenie. No ale to taka statystyka. No, chodzi o to, że lewacy, komuniści, socjaliści, demokraci, oni po prostu chcą wykończyć państwo, chcą wykończyć Trumpa, chcą wykończyć republikanów. Te 10-dniowy zjazd w miasteczku 7-tysięcznym, no małe miasteczko. Dlaczego w południowej Dakocie? No południowa Dakota powiedziała, że ona cały stan powiedział, że nie ma żadnych zamknięć ani ograniczeń. Nie było przymusu noszenia maseczek, restauracje były otwarte, bary były otwarte, wszystko było, działało normalnie, bez żadnych tam 6 stóp, 1,5 metra odległości, 25% pojemności i tak dalej, i tak dalej. No i ci mędrcy wszyscy w mediach i w telewizji, i w prasie, i w internecie mówili, że to jest najgorszy scenariusz świata, to już nie może być, nie będzie gorzej. Mówili, że to będzie kolosalne rozprzestrzenianie się tego wirusa. No i można powiedzieć, wiadomo, że na pewno tam ileś będzie, ale nie 300 tysięcy z 500 tysięcy, tak? To już wiadomo, że to trzeba być kretynem, żeby coś takiego powyliczać. No i teraz to jest niemożliwe, żeby powiedzieć, ile było tych przypadków, no bo no jakieś tam będą, tak? Statystycznie jakieś tam są, ale te modele matematyczne to są szalone. No ale nie ma się co przejmować, no bo ci modelarze no to ciągle robią coś tam i właśnie inni w San Diego stanowy uniwersytet, dział ekonomii i zdrowia zrobił te badania na temat tego pobytu właśnie w południowej Dakocie. No i popatrzyli na co oni popatrzyli. Popatrzyli na dane z telefonów. No one są tam niby anonimowe. Tą lokalizację tam jakoś są w stanie uzyskać, możliwe, że z Google. No i popatrzyli, podzielili to wszystko na te gminy, gdzie były największe, takie średnie i małe ilość ludzi, którzy się gdzieś tam pojawili na najróżniejszych zjazdach. No i ten to był gigantyczny, a oni robili też jakieś inne i patrzyli, skąd ludzie przyjechali i gdzie wyjeżdżali. No i w tej południowej Dakocie, no to na miejscu są te dane statystyczne z tych przedstawicieli medycznych. No i oni powiedzieli, że tam wzrosło mniej więcej około 4 przypadki na 1000 w
w ciągu 3 tygodni po tym całym zjeździe. No i te trzy przypadki na 1000 więcej, no to jest w zasadzie 3000 przypadków. Nie śmierci, tylko zachorowań. Zachorowań w całym stanie. No ale jak popatrzeć się na Nowy Jork, no to te 3000 to jest w zasadzie w ciągu jednego tygodnia w stanie, które ma największe obostrzenia. Także południowa Dakota, no to jest na samym dole, gdzie jest ilość śmierci na milion. Jest 190 śmierci na milion. No to jest, 190 ludzi na pewno jest sporo, no ale to jest na milion, tak? No i ma dużo mniej przypadków śmiertelnych niż powiedzmy Nebraska czy północna Dakota, bo to jest South Dakota i południowa Dakota. Także w południowej Dakocie chorzy w szpitalach, no to jest tylko 3%. To jest 3% chorych. Wszyscy ostrzegali, że szpitale będą 110% obciążenia tymi na chorobę COVID. Tam jest tylko 3%. 6% jest na intensywnej terapii. 6% tylko zajmuje na intensywnej terapii. Także to są minimalne jakieś sprawy. Także na pewno pokazuje to, że te 500 tysięcy to nie przekazało mieszkańcom południowej Dakoty choroby. No można powiedzieć, że może zawieźli ze sobą gdzieś tam swoją chorobę. No ale w południowej Dakocie nie było żadnych jakichś takich rewelacji czy potężnych wybuchów tego. No i teraz, gdzie to wszystko zaczyna nie mieć sensu, no to jest, kiedy zaczęli liczyć te wzrosty przed i po. No bo porównywali gminy, no hrabstwa można powiedzieć, ale ktoś już wspominał, żeby nie mówić hrabstwa, tylko gminy. No i oni popatrzyli przed i po, policzyli te małe, średnie i duże, no i właśnie wyliczyli tam z tego taką teoretyczną liczbę 266 tysięcy zachorowań, prawie 300 tysięcy, włączając tych chorych z południowej Dakoty. No, jak się popatrzy, skąd ludzie przyjeżdżali, no powiedzmy z Los Angeles czy z Maricopa w Arizonie czy z Clark w Nevadzie, no to tam jest dużo, dużo ludzi, którzy z tych Hells Angels, anioły piekła, no to oni na pewno tam niezależnie, czy były zjazdy, czy nie było zjazdy, to tam były najróżniejsze podskoki. No ale to populacja, jest gęstość tych ludzi w tych niektórych miejscach jest po prostu taka, że ludzie trudno im uniknąć spotykania się. No i podliczyli 260 tysięcy, a koszt, dlaczego koszt? No koszt, no bo wyliczyli, jeżeli było 260 tysięcy, a leczenie każdego będzie kosztowało państwo 46 tysięcy, no to jest 12 miliardów. No koszt 46 tysięcy, kiedy czasami ludzie mają COVID bezobjawowy, też 46 tysięcy, COVID taki sobie słaba grypka, też 46 tysięcy, COVID, no jak poważna grypa, no i jakieś przypadki śmiertelne również. Także 46 tysięcy za przypadek. No, czy to nie są jakieś podwójne standardy, tak? Wyliczają strasznie. Ci sami autorzy zrobili badania, kiedy Trump pojechał w Tulsa, Oklahoma. No i on miał taki zjazd, tych republikanów, no i tam, kiedy to było? W czerwcu. No i w czerwcu, no i wyliczenia pokazały, że żadnych nie było wzrostu przypadków. Tam lokalnie w tej Tulsie w Oklahomie nie było przypadków. No czy media, czy środki przekazu, czy internet, gazety, telewizja mówiły o tym? Nie, no nic nie mówiły. Milczały. Czerwone świnie zawsze milczą na temat prawdy.
tak? Lewactwo nie lubi prawdy. Kompletnie to było zignorowane, ale jeżeli republikanie mówili, no dobra, dobra, ale co się dzieje, jak te wszystkie marsze Czarne Życie znaczy, no to, tam może by powyliczać, no to, lewactwo mówiło, nie, to nie ma znaczenia, to takie, spotkania, no to nie przysporzą większości choroby i nie będzie, tych, wybuchów COVID. Kto by pomyślał, że konserwatywni nędznicy w tym Sturgis w południowej Dakocie szybciej się zarażą od tych, lewactwa postępowego. No, jest makabra, jest walka, kulturowa na noże. Można powiedzieć, że to nie jest Patiomkin, to nie jest ZSRR, to nie jest Lenin, ale w Ameryce, to, co się dzieje, jest jedno wielkie oszukaństwo. Jest wielkie oszukaństwo i dlatego, jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie, jeżeli możesz głosować na w wyborach teraz w listopadzie, to zmień swoją partię z demokratów, jeżeli byłeś czy byłaś naiwna, żeby mieć przynależność partyjną do demokratów, głosuj na konserwatystów, głosuj na republikanów. Ja rozumiem, że są zażalenia, szczególnie na 447, no ale 447 to Polska powinna rozwiązać, a jeżeli mieszkasz w Ameryce, no to lewactwo rozwiąże twoje problemy. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku.